Ja bym chciał, żeby polski rząd zaczął kontrolować własne służby i nie dopuszczał do handlu wizami, a nie zajmował się tym, czy przez granicę słowacką, a już nawet nie wiem dlaczego przez niemiecką, przyjeżdżają do Polski imigranci pod patronatem, bo tak to widzę. Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod skrzydłami ministra Raua zorganizowana grupa przestępcza działała i sprzedawała, handlowała wizami. Tutaj jest największe wyzwanie dla wszystkich sił opozycyjnych. Zero ataku na siebie, wspólnota interesów i pokazanie jasnego celu. Kaczyńskiego można obalić. Obalić w demokratyczny sposób, w regułach, które są w grze. Państwa gościem Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, wiemy, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontrolę na granicy ze Słowacją. Kontrolę, jak to brzmiało, busów, busików, autobusów, samochodów i no właściwie wszystkiego, jak to zostało powiedziane, co można podejrzewać, że tamtędy migrują nielegalni imigranci. Żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy. Z kolei Rafał Bochenek zapowiada, że być może będziemy kontrolować także granicę z Niemcami. Ja bym chciał, żeby polski rząd zaczął kontrolować własne służby i nie dopuszczał do handlu wizami, a nie zajmował się tym, czy przez granicę słowacką, a już nawet nie wiem dlaczego przez niemiecką, przyjeżdżają do Polski imigranci. Mamy do czynienia z niebywałym skandalem, bo ten problem z wizami nie dotyczy kilkuset osób, a kilku tysięcy, może kilkudziesięciu tysięcy osób. Niektórzy mówią, że nawet setek tysięcy. Wizy były sprzedawane po 5-7 tysięcy, a dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić uwagę. To znaczy, chce przykryć problem tego, że pod patronatem, bo tak to widzę, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod skrzydłami ministra Raua, zorganizowana grupa przestępcza działała i sprzedawała, handlowała wizami. Więc dzisiaj mówimy i szukamy wrogów wszędzie, ale nie patrzymy na własne ręce. I jak to Kaczyński z Morawieckim ręka w rękę próbują głowę w piasek wsadzić, odwrócić uwagę, powiedzieć, nic tu się nie dzieje. Panie przewodniczący, ale z drugiej strony w takim przekazie, jak rozumiem, a właściwie w odbiorze, ludzie mogą chcieć takich kontroli. Obawiają się migracji nielegalnej. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość może zyskać na zapowiedziach pełnej kontroli polskich granic, zabezpieczenia tych granic wiążącego się ze zwiększonym bezpieczeństwem obywateli. Straszne w całym tym przekazie jest to, że Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją opowiada nieprawdy. Znaczy mówi, że chce bezpiecznej granicy, pobudowało mur, a wpuszczało legalnie na wizy sprzedawane w Ugandzie czy w innych państwach afrykańskich do Polski tysiące imigrantów. Mówią, że będą kontrolować busiki, no nie wiem, skontrolują 1000 busików i okaże się, że nikt nie wjechał, tylko że ludzie tutaj wjeżdżali legalnie, mieli dokumenty. Więc to jest wielka hipokryzja, taka można powiedzieć hipokryzja do kwadratu, że mówimy polityka wizowa, imigracyjna, my będziemy blokowali, a z drugiej strony wpuszczamy. Robimy referendum, mówimy, że nikogo nie wpuścimy, a wpuszczamy. Nie ma w Polsce drugiego takiego rządu, który chce nas, Polaków, też pozbawić możliwości legalnego i bezdokumentowego podróżowania przez granicę, bo to, że my wprowadzimy jakieś ograniczenia, to Niemcy, Słowacy czy inne kraje wprowadzą takie ograniczenia, które wyprowadzą nas ze strefy Schengen i będziemy znowu paszportów używali. To się może zdarzyć. Ale uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość chce do tego doprowadzić? Że to jest jakiś kolejny krok w ograniczenie swobód obywatelskich? Bo tak zrozumiałam pańską wypowiedź. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwości jest na rękę wszystko, co się dzieje poza granicami naszego kraju, a atakuje polską władzę. Otacza ją, oni mogą się bronić. Mówią, że oni tutaj będą bronili polskiej racji stanu. Ale dlaczego Niemcy, Szwedzi dzisiaj mówią o ruchu granicznym, przywróceniu kontroli? No mówią dlatego, że w Polsce była afera. To znaczy, mówią dlatego, że według Prawa i Sprawiedliwości chcą wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. Według Prawa i Sprawiedliwości mamy szczelną granicę, ale nielegalnie wpuszczaliśmy imigrantów. Według Prawa i Sprawiedliwości to PiS, czyli partia rządząca, jest tymi, którzy broni dzisiaj Polaków przed napływem imigrantów, a z drugiej strony wpuściło ich najwięcej ze wszystkich rządów po 90 roku. Więc hipokryzja do kwadratu. Ale PiS mówi, że nie ma takich danych. No są te dane, bo wystarczy zobaczyć, co ujawnił minister Rau i pokazywał, ile osób na wizę o pracę. No to odpowiedź jest taka pod państwa adresem, że państwo nie rozróżniają pozwoleń na pracę z wydawaniem wiz i nielegalnego pobytu ewentualnie. Ale odpowiedź w tej sprawie jest jeszcze bananiejsza. Czy do Polski wjechało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy nie wjechało? No wjechało. Znaczy, czy PiS mówił, że wybuduje mur, nikt nie wjedzie?
mówił. Wjechali? Wjechali. Kto kłamał? PiS kłamał. Morawiecki i Kaczyński to jest dwóch małych kłamczuchów, która ręka w rękę okłamuje Polaków. I trzeba to mówić wprost. To znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że Polacy nie przyjmują uchodźców, ja nie mówię o Ukraińcach, ja nie mówię o Białorusinach, ja mówię o przyjezdnych z Azji albo z Afryki, to znaczy, że jest wprowadzany w błąd. To znaczy, że rząd go kłamie i robią to z premedytacją i jeszcze robią nam referendum, mówiąc, że oni nikogo nie wpuszczą, a wpuszczają. No hipokryzja max. I teraz pytanie, co dalej z tą sprawą, panie przewodniczący? No bo do wyborów zostało nam 20 dni, dobrze liczę? 20 dni, albo 19 już, nawet 19 chyba dni nam zostało, więc to jest już bardzo niedużo. Na razie wszystko wskazuje na to, że afera wizowa Prawu i Sprawiedliwości w żaden sposób nie szkodzi, przynajmniej jeżeli bierzemy pod uwagę badania. Pytanie tylko, czy powinniśmy brać dzisiaj pod uwagę te badania? Cegiełka do cegiełki, krok po kroczku. Jak patrzę na ostatnie tygodnie każdej kampanii wyborczej po roku 2011, to ostatni tydzień. A jesteśmy przed kilkoma ważnymi wydarzeniami dla opozycji. Na przykład Platforma organizuje marsz 1 października. Czy pan uważa, że zdecyduje ostatni tydzień o tym, kto wygra wybory? Rzeczywiście ta ostatnia prosta? Zdecyduje ostatnia prosta i mobilizacja niezdecydowanych. Jeżeli uda się opozycji zmobilizować niezdecydowanych, niech Platforma weźmie swoje 3%, Lewica 1, Hołownia 1, to wygramy te wybory. I tutaj jest największe wyzwanie dla wszystkich sił opozycyjnych. Zero ataku na siebie, wspólnota interesów i pokazanie jasnego celu. Kaczyńskiego można obalić w demokratycznych sposób, w regułach, które są w grze. Ale można to zrobić, bo powstał taki przekaz, że PiS nielegalnie będzie robił wszystko, żeby te wybory wygrać. Znaczy, my musimy legalnie je wygrać. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość ma argumenty w ręku, ma telewizję publiczną, ma wielką kasę, ale mobilizacją społeczną można obalić PiS. Ja wierzę, że to obalenie PiSu nadchodzi. Ale na jakiej podstawie pan w to wierzy? No wierzę, bo jest, że po targach w Tucholi, Mogilnie, Nakle nad Notecią. Dlatego wracam do sondaży. Nie w dużych miejscowościach, tylko w tych małych, gdzie ludzie na PiS w 2015 roku, a później 2019 głosowali, się tego przyznawali. Pan uważa, że sondaże są dziś wiarygodne? Nie wiem, bo nie patrzę na sondaże, bo codziennie są inne. Jak widzę sondaże, które przez 3 dni dają zwycięstwo opozycji, a po 3 dniach 3 dni dają zwycięstwo PiSowi, to myślę, co się dziś stało w 3 dni. A one pana zdaniem mogą zachwiać decyzją wyborców w jakiś sposób, zasugerować? Już zasugerowały. To znaczy, już się trendy utrwaliły. Ja nie wierzę, że trendy się zmienią na ostatniej prostej. Dzisiaj jest duża grupa niezdecydowanych, 9%. Co to jest 9%, żebyśmy też mówili, o jakiej liczbie Polaków mówimy? 9% to jest prawdopodobnie 2 miliony, może troszeczkę mniej, wyborców. O 2 miliony wyborców walczymy. I w tym, ja wrócę do tego Nakła, bo chcę to powiedzieć. Nakło, Mogilno, Żnin, Sępólno, to są miejsca, w których ja jestem. Tam na targach ludzie nie przyznają się, że głosują na PiS, więc albo nie będą głosowali, albo się już tego wstydzą. A nawet jeżeli przychodzą i mówią, że będą głosowali dalej na PiS, to mówią wprost, że ich bardzo, bardzo zdenerwowali przez lata. Więc ja mam takie poczucie, że idzie zmiana. Nie jest to zmiana, która już zmiecie PiS i można powiedzieć, że będą mieli poniżej 20-30%. Ale to jest zmiana, która otwiera drogę opozycji do tego, żeby wygrać w parlamencie głosowanie o marszałka, a później wybrać swój rząd. A jakie wydarzenia mogą sprawić, bo troszkę weszłam panu w słowo, zeszliśmy na inny wątek sondażowo-badawczy, ale wspomniał pan o marszu 1 października. To są wydarzenia. Lewica organizuje swoje 2-3 konwencje na końcu. My będziemy uderzali w te mocne argumenty, które są w naszym programie. Mieszkania na wynajem, świeckie państwo, rozdział państwa od kościoła. Ale o tym wszystkim już mówiliście, to nie jest żadna nowość. No tak, ale programy nie... przebić do większej liczby osób. Programy prostu, nie są nowością, tylko powinniśmy wycelować w grupy, które jeszcze dzisiaj mogą uwierzyć, zobaczyć, dotknąć polityki, która jest do zmiany. I każdy powinien iść w swoją grupę docelową. O co my walczymy? Bo pani redaktor tak pyta o te sondaże. My walczymy łącznie, cała opozycja, o 3-4%. Więcej niż mamy. To znaczy nie walczymy o to, żebyśmy mieli 20% więcej. 3-4% z 9, czyli połowę tego, co dzisiaj jest niezdecydowanie. Ale przecież pan, ale walczycie, jak rozumiem, o wspólną sprawę, gracie do jednej bramki, no czyli teoretycznie powinno wam zależeć na tym, żeby Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, bo zgodnie z polską konstytucją misję tworzenia rządu dostaje szef tej partii, która wygrywa. Czyli nawet jeżeli PiS nie będzie miał na początku tej wymaganej większości, to i tak PiS dostanie misję tworzenia rządu i będzie miał czas na to, żeby sobie tę większość... Ale przychodzi pierwszy Sejm, a to jest 30 dni i na pierwszym Sejmie, jeżeli opozycja wybierze marszałka innego niż Prawa i Sprawiedliwości, to Kaczyński wie, bo bał się tego w tej kadencji mijającej strasznie, że to jest koniec Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli opozycja wybierze marszałka Sejmu, to gwarantuje pani, że w ciągu kilku dni wybierze też premiera. Ale na jakiej podstawie?
Przecież będzie miał czas Jarosław Kaczyński na to, żeby tworzyć swoją większość. Ale brak marszałka własnego nie wpłynie na to. Prezydent powierzy misję tworzenia rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i cóż to zmieni? Jeżeli będziemy mieli swojego marszałka, to wtedy można wprowadzić do porządku obrad szybkie, konstruktywne wotum nieufności i można je przegłosować. Mhm. Znaczy nie boję się, jeżeli opozycja wygra marszałka i będzie miała 231 osób, to zmiany przyjdą. Znaczy może będą krótsze, może dłuższe, może 2 tygodnie, może 3, ale wygramy te wybory. Dlatego tak ważne jest, żeby dzisiaj pokazywać, że PiS kłamie na wielu elementach. W sprawie rolników okłamał, w sprawie zboża okłamał, narobił kłopotu z wizami, doprowadził do tego, że z tych afer musimy wszystkich dzisiaj się tłumaczyć. Panie przewodniczący, ja tutaj widzę, że część naszych widzów komentuje, na przykład tutaj mamy, że wybory będą sfałszowane przez PiS, bo są zdolni do gigakrętactwa. Inni z kolei eksperci, na przykład u nas w studiu, tutaj często mówią o tym, że PiS tej zdobytej władzy nie odda, poda w wątpliwość ewentualnie poprawność wyborów. Sąd Najwyższy opanował przecież przez sędziów wywodzących się z tego środowiska może ogłosić, że te wybory były nieważne. Na przykład tego się pan nie obawia? Ja widzę inne niebezpieczeństwa. Pierwsze Ale ja pytam o te konkretne, a za chwilę pan powie o swoich. Znaczy uważam, że mamy większe niebezpieczeństwo niż to, co pani powiedziała. Większe niebezpieczeństwo jest to, że nie mamy równości w tej kampanii. Nie mamy równości w tej kampanii. To nie pierwszy raz. No tak, ale w tej kampanii mamy też środki finansowe na innym poziomie zaangażowane, bo widzę to po Polsce, po której jeżdżę. I na to zwracam uwagę. Dobrze, że OBWE przyjechało do Polski i sprawdza, kontroluje i patrzy na ręce władzy. Czy Sąd Najwyższy jest w stanie te wybory obalić? Wszystko się w Polsce może wydarzyć, dlatego też trzeba mocno trzymać rękę na pulsie. Lewica, ale wiem, że też inne partie, zgłosiły 30 tysięcy kandydatów do komisji obwodowych. To jest grupa 500 000 ludzi, która w całej Polsce będzie pracowała w komisjach. To jest grupa ludzi, która będzie patrzyła PiS-owi też na ręce. To znaczy, czy dane z komisji obwodowych spływają do Warszawy. Będziemy mieli też swoje dane pokazujące na to, czy nikt nie skręcił wyborów. Więc boję się przede wszystkim tego, że do wyborów będzie bardzo nieuczciwie. Czy pana zdaniem afera wizowa może wpłynąć na wynik tych wyborów? Może, ale nie sądzę, że jest kluczowa. Mhm. Uważam, że cały czas kluczowe jest to, co znowu na tych targach mnie dotyka. Mhm. Duże ceny, brak szybkiego dostania się do lekarza. W tej kampanii udało się niestety PiS-owi znowu odwrócić trochę uwagę od spraw, które nas dotyczą. My przez rok mówiliśmy o inflacji i drożyźnie, a teraz udajemy, że ta inflacja i drożyzna nas nie dotyka. No bo co? Cena benzyny została zamrożona, bo są wybory. Przecież to, co dzieje się na stacjach Orlenu, nie dotyka gospodarki czy takiego myślenia o państwie, że w tym państwie rzeczywiście mamy jakąś gospodarkę rynkową, tylko centralnie sterowaną. To znaczy ceny na stacjach obniżamy do 15, a po 15 pewnie będzie po 7 zł albo po 6,80. I Polacy się nagle zdziwią. I to o tym trzeba mówić. A pana zastanawia, jak to jest, że w sytuacji, kiedy cena baryłki była znacznie niższa niż obecnie, nie można było obniżyć cen ze względu na strach przed tym, że nam wykupią, czy najpierw zablokują stację kolejkami, a potem wykupią paliwo obcy, sąsiedzi. A teraz, kiedy ta cena baryłki jest znacznie wyższa, ceny na Orlenie spadają poniżej 6 zł. Znaczy to dobrze, jak rozumiem, kierowcy się cieszą, że jest tani. Tylko ale do 15 października. Taka koincydencja czasowa pana zastanawia, no bo jak rozumiem, nie ma to nic wspólnego z wyborami. Ma wszystko wspólnego z wyborami, bo prawda jest taka, że koncerny państwowe są zaangażowane w tą kampanię. Orlen, bo ceny benzyny. Billboardy po całej Polsce jeżdżą PGE dotyczące bezpiecznej Polski, które są, nie wiem, za miliony złotych wykupione. To jest tak, że struktura państwa, spółki Skarbu Państwa zostały zaangażowane w kampanię i będą na nią kasę ładowywały wielkimi wagonami. A jeszcze do tego kampania referendalna, którą za chwilę zobaczymy, bo będzie coraz więcej tych spotów referendalnych, pewnie już od poniedziałku, i następne miliony grupę wyciągane z pieniędzy budżetowych po to, żeby utrzymać PiS przy władzy. To jest nielegalne finansowanie kampanii i tego się boję, bo to Polacy widzą. To znaczy oglądają te reklamy, które PiS za miliony złotych w internecie puszcza. Oglądają to wszystko, co jest kłamstwem pokazującym, że inni źle coś zrobili, ale nie przypominają, że 8 lat rządzili. Inflację mamy najwyższą od 25 lat, mamy problemy z gospodarką, mamy problemy z sąsiadami, mamy niebezpieczną Polskę, bo kłócimy się chociażby z Ukrainą, z Zełenskim, zamiast szukać odpowiedzi, jak ten spór załagodzić. No tak, a propos tej kłótni z Zełenskim, wczoraj bodajże premier Mateusz Morawiecki bardzo ostro zwrócił się do prezydenta Zełenskiego z takim apelem, żeby nie ważył się obrażać Polaków. Przypomina pan sobie jakąś wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, w której obraził Polaków? Myślę, że cynicznie PiS wykorzystuje
nakręcanie atmosfery antyukraińskiej w polskiej kampanii wyborczej. Robi to cynicznie, bo chce ograniczać w rośnięciu czy w zdobywaniu wyborców Konfederację i czuje, że to jest integrujące dla ich środowiska, dlatego że tu mocny Morawiecki, mocny Kaczyński krzyczą na Ukraińców. A prawda jest taka, że moglibyśmy być partnerem w Unii Europejskiej, który będzie lobbował za Ukrainą, na tym zyskiwać, kiedyś odbudować Ukrainę, a dzisiaj psujemy relacje i z Ukrainą, i z Europą. Sąsiedzi uważają, że jesteśmy partnerem niewiarygodnym, bo wpuszczamy do Polski nielegalnych imigrantów, a oni dalej jeżdżą po Europie. I cała prawda o tym rządzie jest taka. Skupiają się na kampanii, kłamią i będą kłamać i dopiero dopóki nie odsunie ich opozycja od władzy, to w państwie nic nie będzie normalnego, bo wszystko będzie pod kampanię wyborcze czy wybory podporządkowane. No, a propos afery wizowej i całego kontekstu tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, wczoraj pojawiła się informacja, że szef MSZ Zbigniew Rau zaraził się koronawirusem, że stało się to prawdopodobnie w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc życzymy oczywiście panu ministrowi szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast od kilku dni pojawiały się już informacje mówiące o tym, że on się z kampanii wycofa, bo jest wizerunkowym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, a jest przecież jedynką w Łodzi, że tam PiS w tej sytuacji może stracić kilka mandatów, że działacze Prawa i Sprawiedliwości, ci niższego szczebla, to się nieładnie brzmi, ale tak się mówi, są bardzo rozgoryczeni tą sytuacją, że domaga się dymisji Raua i Morawiecki i Duda, ale Kaczyński z kolei za Rauem stoi murem, bo twierdzi, że dymisja tuż przed wyborami zrobiła bardzo źle. Jak pan widzi całą tę sytuację związaną z szefem MSZ? Zdrowia mu życzę, ale nieszczęścia politycznego. Uważam, że Rau jest winnym, współwinnym afery wizowej. Powinien za to stracić polityczną głowę i podać się do dymisji, albo powinien być zdjęty z urzędu. Im dłużej go utrzymujemy na urzędzie, mówię o panu Rau, to resort spraw zagranicznych po pierwsze jest bez szefa, a po drugie jest bez twarzy. Twarz stracił, dlatego że mówi, że to jest aferka, nie afera. Nic nie wyjaśniał. Przez miesiące tą aferę swoimi skrzydełkami przykrywał, albo przynajmniej udawał, że nic nie widzi. Za to, że nie widział, należy się dymisja. Za to, że wiedział i ukrywał, też należy się dymisja. Nie jestem w sobie sobie wyobrazić w stanie tego, że minister spraw zagranicznych nie wie, co robią jego współpracownicy. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa, panie pośle, dlatego że okazuje się, że to komplikuje w tej chwili bardzo pracę MSZ-u, brak Zbigniewa Raua. Wszyscy mówią, że się zapadł pod ziemię po prostu w tej chwili. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie wiadomo do kogo się zwracać w sprawach kluczowych, a sytuacja teraz jest napięta, jak sądzę, w naszych stosunkach międzynarodowych, właściwie z każdym, i z Brukselą, i z Berlinem, i z Pragą, i z Kijowem, i z szeregiem innych. I ze Stanami Zjednoczonymi. No i okazuje się, że przecież w Kijowie za chwilę jest planowane posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych. I teraz znowu są na niego zaproszeni, wezmą w nim udział szefowie dyplomacji. Od nas pojedzie wiceminister. To jest obniżenie rangi z naszej strony tego spotkania, które się odbędzie w Kijowie. I znów może to zostać odebrane w sposób jednoznaczny. W sprawie relacji polsko-ukraińskich mam pretensje do Andrzeja Dudy, obóz PiSu, do Morawieckiego, obóz PiSu, do Kaczyńskiego, obóz PiSu i do Raua, obóz PiSu. Prawo i Sprawiedliwość cynicznie, jeszcze raz to podkreślam, wykorzystuje dzisiejszą sytuację z Ukrainą, żeby budować sobie poparcie polityczne. Ale będzie to nas kosztowało zewnętrznie kłopoty z Brukselą, Stanami, Waszyngtonem, Londynem czy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej, a będzie to też wewnętrznie nas kosztowało, bo Polacy przyzwyczajają się do takiej narracji, że z Ukrainą wcale nie musimy trzymać. No to wyobraźcie sobie państwo, że jak nie będziemy trzymali z Ukrainą, to możemy trzymać za chwilę przy granicy przed Przemyślem wojska rosyjskie. To albo chcemy pomagać Ukrainie, żeby ona wygrywała, albo przynajmniej nie poddawała się Rosji, albo chcemy graniczyć kiedyś z Rosją od strony wschodnio-południowej w Polsce. No, ja sobie tego nie wyobrażam, więc złe relacje nie są na pewno na rękę Polsce. Sprawy zboża nie załatwiliśmy, sprawy wiz przedobrzyliśmy. Tak czy inaczej napsuliśmy w polityce międzynarodowej olbrzymią ilość, a pan Rau powinien podać się sam do dymisji, gdyby miał trochę honoru. No ale przecież mówi, że nie widzi powodu do tego, żeby się do tej dymisji podawać, panie przewodniczący. Dlatego to jest też czerwona... Te oczekiwania są tak, bezsensowne ale, trochę. Znaczy, moim zdaniem... Sensowne może są, ale... Gdyby nie było wyborów, już dawno zostałby zrzucony z sali. No, są wybory, dlatego go trzymają. Ale nam też nie wypada nie mówić prawdy w tej sprawie, tylko mówić, bo jest chory, to nic nie powiem. No niech wraca do zdrowia, życzę mu tego z całego serca. Ale politycznie szczęścia już mu w ogóle nie życzę. Gdyby, panie przewodniczący, spełnił się optymistyczny dla was scenariusz i opozycja stworzyłaby wspólnie rząd, to kto powinien stanąć na jego czele? Szef albo wyznaczony przez najważniejszą, czy zwycięską partię opozycyjną kandydat.
W tej chwili Platforma Obywatelska mówi, że będzie to Donald Tusk jako szef i wyznaczony kandydat. Czyli pana zdaniem tutaj nie ma... No bo wie pan, kiedy rozmawiam na przykład z przedstawicielami Trzeciej Drogi, szczególnie Polski 2000, przepraszam, PSL, to oni na przykład mówią Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego chciałam się upewnić, czy pan nie skaże Włodzimierza Czarzastego na przykład. Patrzę na politykę i zdaję sobie sprawę, że w polityce można mieć ambicje, ale trzeba też mieć rozsądek. W polityce ci, którzy mają ambicje, nie mają rozsądku, kończą poza parlamentem albo się z nich wszyscy śmieją. Patrzę na opozycję i widzę jednak różnicę w poparciu Lewicy, które ma 10, 11, 9, 12%, a Platformy Obywatelskiej, które ma 20 kilka procent. Więc jak szukam odpowiedzi, kto będzie premierem, to chyba ta partia, która ma najwięcej posłów na opozycji, powinna go wyznaczyć. Innej drogi w tej sprawie nie widzę i nie przewiduję. A jeżeli ktoś uważa, że będzie szukał innego rozwiązania na premiera, to obawiam się, że to jest droga, która może zaprowadzić poza parlament. Panie przewodniczący, i na koniec śledztwo dziennikarzy Onetu, którzy ujawniają, drodzy państwo, majątek Iwony Morawieckiej, czyli żony premiera Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że od 8 lat on ignoruje apele opinii publicznej o ujawnienie majątku, który to majątek przed wejściem do polityki przepisał na swoją żonę właśnie. No i Onet ujawnia, że jedno z największych, że to jest jedna z największych tajemnic, to wszyscy wiemy, premiera, majątek. Podano adresy, zdjęcia działek, mieszkań, domów w najbardziej atrakcyjnych miejscach kraju. No i szacunki pokazują, że przez ręce państwa Morawieckich w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Przychód Iwony Morawieckiej samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów. Co najmniej jedną nieruchomość sprzedała cudzoziemcowi. Co pan na to? Kasa, misiu, kasa. Ten, co mieć, mnie nie interesuje. Bardziej o, kasa, o całym... misiu, kasa. Morawiecki był znany i jest znany z tego, że umiał czerpać z władzy. Czerpał ze znajomości swojego ojca. Został prezesem banku. Wiele opracowań wskazuje na to, że to wszystko było po znajomościach. Później przez lata pomagał tym, którzy zarządzili najpierw Platformy Obywatelskiej, później PiS-owi. Dorabiał się na tym, zarabiał, że tam są setki milionów złotych, nie wiedziałem. Myślałem, że są dziesiątki, ale to tym bardziej mnie uświadamia. 120 milionów prawie. W przekonaniu, że im więcej kasy Morawiecki widzi, tym więcej czerpie dla siebie. Nie wiemy, czy żona szefa rządu jest właścicielką jakichkolwiek nieruchomości za granicą. Pytania o to, jak ma w zwyczaju, również zignorowała, czyli próbowano z Iwoną Morawiecką na ten temat rozmawiać, ale bezskutecznie. Donald Tusk komentuje sprawę tak. Nie trzeba było Mateuszu ukrywać, tylko się chwalić. 100 milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie na Nobla. Tak pisze szef Koalicji Obywatelskiej. No bo Prawo i Sprawiedliwość opowiada o tym, że tutaj czyste ręce, że tutaj nikt się na władzy nie dorabia. Później się okazuje, że ich premier ma dziesiątki, setki milionów złotych na kontach w nieruchomościach czy w majątku. Jeżeli te pieniądze są, to uczciwie by było powiedzieć, że je się ma. A jeżeli je się ukrywa, to widać, że jakaś czarna woda, mętna woda w tej sprawie cała się zburzyła. I tak naprawdę to tylko pokazuje... To, że Prawo i Sprawiedliwość i jego lider, bo tak trzeba też Morawieckiego traktować, jest politykiem bardzo, bardzo cynicznym. Kasę wyciągnie, rąk nie umyje. Panie przewodniczący, i już na koniec. Co pan odpowie Sławomirowi Mentzenowi, czyli jednemu z dwóch liderów Konfederacji, który stwierdził ostatnio, że Konfederacja ma świetny program dla kobiet? I dlatego w waszym badaniu, które dzisiaj czytałem, popiera Konfederację 2-3% kobiet. No ale tak, gdyby pan bardziej merytorycznie jeszcze mógł się odnieść. Ale co ja mogę powiedzieć, jak słucham pana Korwin-Mikke, kandydata z list pana Mentzena i Konfederacji, który mówi, że kobieta to ma mieć takie miejsce jak krowa w domu, no może trochę wyższe i ma być traktowana, upodmiotowiona tak, że mąż rozdaje karty. Część wyposażenia domowego, tak to mniej więcej brzmi. Ale bez prawa do głosowania i do odzywania się. No to, no co ja mogę powiedzieć? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tak, głupota w to ja pana zapytam Konfederacji, jako młodego mężczyznę kobieta nadal. Jak to jest, że młodzi mężczyźni głosują na Konfederację. Może chcieliby taki... Między 18 a 40 rokiem życia to jest około niemal 40%. To jest bardzo dużo. Czyli chcieliby powrócić do czasu, kiedy kobieta była wyposażeniem gospodarstwa domowego? Jak pan myśli? Może to taki patriarchalny układ domowy, gdzie kobieta jest niczym, a mężczyzna wszystkim mi się podoba. Dla mnie jest uwłaczający dla kobieta i dla mężczyzny. Dlatego, że mężczyzna, który nie szanuje kobiety, to tak jakby sam siebie nie szanował. Kobiety na wybory 53% nas jest, także zachęcamy wszystkich do oddawania. I kobiety, głosów. Gdyby wygrywały, to opozycja już by wygrała wybory. A to ja nie w tym kontekście. Ja bardziej chciałabym, żeby po prostu kobiety były aktywne w tym kraju, a na kogo zagłosują, to już jest wyłącznie ich decyzja. Nie na PiS, wyłącznie kobiety. Ich decyzja. Panie pośle, wyłącznie ich decyzja. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gawkowski. Dziękuję bardzo. Szef Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy, a u państwa już za chwilę senator Marek Borowski. Zapraszam.